Wazowie. W 1632 roku podczas wojny 30-letniej w bitwie pod Lützen zginął król szwedzki Gustaw II Adolf. Szwecji nie dotknął jednak kryzys dynastyczny, gdyż czuwał kanclerz Axel Oxenstierna. Spreparował on rzekomy dokument króla, który do czasu pełnoletności córki, Krystyny Wazówny, oddawał władzę w ręce Oxenstiernów. Gdy Krystyna w 1644 roku osiągnęła 18 lat, nadal potężny ród nie przekazywał królowej władzy, także musiała ona stoczyć zaciekłą walkę o swoje prawa. Krystyna nie była pokorną owieczką, a gruntownie wykształconą sawantką. Zgłębiała filozofię, teologię, władała kilkoma językami. Gdy osiągnęła 12 lat, Oxenstiern wprowadzał ją w sprawy państwowe, a jako 17-latka uczestniczyła codziennie w posiedzeniach Rady Państwa i chciała przekształcić stolicę szwedzką w centrum nauk. Dlatego zaprosiła m.in. Kartezjusza, który jednak nie wytrzymał ostrego klimatu, nabawił się w mroźnym pałacu królewskim zapalenia płuc i zmarł w 1650 roku. Za panowania królowej Szwecja wyszła z wojny 30-letniej z sukcesami, rozluźniając pętle nieprzyjaznych państw i tworząc wokół Bałtyku przyczółki na Pomorzu Przednim, Szczecinie, arcybiskupstwie Bremy, Rugi, w Inflantach. Wstępując na tron, Krystyna obiecała poślubić Palatyna Dwóch Mostów, Karola Gustawa Wittelsbacha, naczelnego wodza armii szwedzkiej. Ostatecznie jednak nie zdecydowała się na ożenek z Karolem Gustawem. Wokół niechęci Krystyny do małżeństwa narosło wiele domysłów. Koronowana w 1650 roku, w 1654 wybrała abdykację i przeniosła się do Rzymu jako zdeklarowana katoliczka. Jeszcze otworzyła się dla niej szansa na tron Polski po abdykacji Jana Kazimierza Wazy, ale Krystyna nie skorzystała z okazji. Zmarła 19 kwietnia 1689 roku i wraz z nią skończyła się ogólnie dynastia Wazów.